Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Jeżeli trzeba się chlubić, choć co prawda nie wypada, przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem też nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie, został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których nie godzi się człowiekowi powtarzać. Dlatego więc będę się chlubił, a z siebie samego nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości. Są to słowa pochodzące z drugiego listu do Koryntian, 12 rozdziału, pierwszych 5 wierszy w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Słowa, które wypowiedział apostoł Paweł, mówiąc o wielkiej tajemnicy, tajemnicy zbawienia, podzielił się ze swoimi współwyznawcami. Pięknym poselstwem mówił o tym, że Pan Bóg pokazał mu wiele szczegółów dotyczących naszego zbawienia. Mówił o konflikcie między dobrem a złem, o tym, jak bardzo ważna jest ta walka dla każdego z nas. Jesteśmy jej cząstką, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Dzisiaj chcemy o tym więcej porozmawiać. Będziemy studiowali fragment Biblii, który będzie tego tematu dotykał. Paweł i bunt to tytuł dzisiejszego studium biblijnego. Serdecznie witamy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Będziemy spędzali czas przy wspólnym studiowaniu Pisma Świętego, a wraz ze mną dzisiaj jest z nami Waldemar, Łukasz, Grzegorz. Ja mam na imię Zbyszek. Wspólnie będziemy starali się otwierać, studiować, analizować Święte Słowo Boże. Z uwagi na to, że jest to księga szczególna, dobrym chrześcijańskim zwyczajem jest to, abyśmy zawsze, ilekroć otwieramy ją, zwrócili się w modlitwie do Pana Boga. On jest dawcą słowa, On jest naszym nauczycielem, to Jego Duch wprowadza nas w Jego tajemnice. W związku z tym chcielibyśmy kilka chwil spędzić na modlitwie. Poproszę o modlitwę Waldemara. Boże dobry Panie, Boże Ojcze Wszechmogący, Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię i nas na tej ziemi, spraw dzięki Twojemu Duchowi Świętemu, abyśmy zrozumieli dobrze Twoje przesłanie, Twój przekaz. Spraw, abyśmy wszyscy, którzy dyskutujemy, ale także ci, którzy słuchają, mieli radość z poznania prawdy, dociekania tego, co sprawi, że zechcemy z wielką radością sięgnąć po najcudowniejszy dar, jaki jest zbawienie. Zapraszamy Cię, Panie Boże, w Duchu Świętym. Bądź z nami w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Bardzo lubię czytać książki. Jestem bibliofilem. Oceniam książkę po okładce, zerkam do spisu treści, ale bardzo lubię sięgać na koniec, czytać ostatnie strony, dlatego że tam właściwie wyjaśnia się każda tajemnica, jest jakieś podsumowanie, jest finał. Apostoł Paweł, ten, który miał tak wiele widzeń, widział rzeczy, co do których powiedział, że trudno się nawet dzielić nimi z innymi ludźmi, on podzielił się z nami wizją końca, triumfu, zwycięstwa. W pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, w wierszu 54, czytam według przekładu Biblii Tysiąclecia, apostoł Paweł powiedział: gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. To jest finał, jaki apostoł Paweł kreśli przed nami, jeśli chodzi o zmagania między dobrem a złem. Paweł i bunt, i rebelia. Zanim do tego finału dotrzemy, to w międzyczasie każdy z ludzi wierzących, Kościół, musi przejść przez pewne doświadczenia. I co ciekawe, że ten sam apostoł Paweł, który prowadzi nas do finału, zaczyna wyjaśniać, przedstawiać swoim współbraciom, siostrom tą wizję wielkiego boju, tych zmagań między dobrem a złem, rozpoczynając od raju. W Biblii, w liście do Rzymian dokładnie, w 5 rozdziale, pojawia się takie ciekawe zestawienie. Chrystus i Adam. Dwóch Adamów. Może przeczytajmy te słowa. One są dosyć ciekawe. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość
łaski i daru usprawiedliwienia królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło do wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpił usprawiedliwienia. Apostoł Paweł porównuje dzieło Jezusa Chrystusa, jego misję, z tym, co się wydarzyło w życiu Adama. Czy to porównanie jest uzasadnione? Czemu ma służyć? Czy jest jakieś podobieństwo, a może jakieś różnice między Adamem i Jezusem Chrystusem? No, oczywiście, że jest. Nie zawsze się o tym mówi, ale Jezus zjawił się na ziemi jako, w pewnym sensie apostoł Paweł sugeruje, drugi Adam. Bo on też rozpoczyna jakby to dzieło, którego Adam nie dokończył. Bo Adam upadł. Tam, gdzie miał zachować wierność, tam się okazał niewierny. Jezus przychodzi jeszcze raz jako człowiek. To wcielenie ma bardzo głębokie znaczenie, bo on też jest człowiekiem i jest w pełni człowiekiem. I jako ten człowiek ma zachować wierność. I te kontrasty, te takie dychotomie, które w tym miejscu są pokazane, że przez upadek jednego człowieka to zło rozłożyło się na wszystkich. Tak jest pokazane, że ten, który zjawia się w zastępstwie pierwszego Adama, drugi Adam, człowiek, nie ma wcale łatwiej, ma o wiele trudniej, bo już się historia posunęła. Ten wkracza i przenosi usprawiedliwienie, łaskę przez posłuszeństwo. Ta paralela apostoła Pawła jest bardzo istotna i w kontekście tego, co możemy czasem usłyszeć. Niektórzy powiadają w ten sposób. Adam zgrzeszył, a dlaczego ja mam odpowiadać za te grzechy czy za te winy? Albo to, że jestem grzeszny z powodu tego, że Adam był grzeszny. To co ja zawiniłem? I wydaje mi się, że to jest pewna niesprawiedliwość. To teraz odwrotnie, kiedy w miejsce tego grzesznika staje Pan Jezus. No i pytanie, czy to jest sprawiedliwe? No właśnie. Jest nawet taka piosenka w języku polskim. To nie ja byłam Ewą. To nie ja skradłam niebo, tak? I właściwie dlaczego to mnie spotyka? Otwieramy Pismo Święte, czytamy na temat genezy śmierci, cierpienia, bólu i okazuje się, że gdzieś tam kiedyś ktoś bez naszego udziału, bez konsultacji z nami podjął decyzję, popełnił pewne czyny, których konsekwencje dotykają nas. I bardzo często ludzie mówią, to jest po prostu niesprawiedliwe. Mnie tam nie było, a przecież dzisiaj to ja choruję, to ja umieram, to moi bliscy odchodzą, to jest nie fair. Panie Boże, grasz nie fair. Przypatrzmy się temu porównaniu, tym obrazom. Adam i Jezus. Jaki to ma związek z nami? Bo przecież i Adam, i Jezus w jakimś sensie łączą się z naszym życiem, z naszym istnieniem, prawda? W jaki sposób Adam wpływa na nas, a w jaki sposób wpływa na nas Jezus Chrystus? To jest odpowiedź prosta. Dzieło Adama to jest destrukcja człowieka, to jest wpływ destrukcyjny. On się pomnaża. Od czasów Adama człowiek pogłębia się w destrukcji. I to jest normalny proces, wynikający z grzeszności, w której rodzimy się. Natomiast Pan Jezus, kiedy my Go przyjmujemy, powoduje odwrotną rzecz. My przestajemy się psuć, zaczynamy się jakby naprawiać. A więc to jest zupełnie odwrotny proces. Do Adama należymy poprzez pochodzenie cielesne, prawda? Jest naszym pra ojcem. Od tego się nie da uciec. To jest też właśnie bardzo ważna rzecz, bo to jest nasz ojciec. Nie mamy wpływu. Natomiast co jeśli chodzi o nasze więzi, relacje z Jezusem Chrystusem? Na tą pierwszą relację wpływu nie mieliśmy żadnej, dlatego że po prostu jesteśmy potomkami Adama. Co jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa? Dokonujemy wyboru. Czy mamy jakiś udział w tych relacjach? Czy to znowu dzieje się pod naszymi głowami? W przypadku Adama jest sytuacja zastana, że tak powiem, z przeszłości, prawda? Więc to się ciągnie. Urodziliśmy się z pewną skłonnością do grzechu. Upadamy po prostu. Mi się bardzo podoba dywagacja apostoła Pawła w 7 rozdziale, gdy mówi o tej cielesności i mówi o tej duchowości, że ta duchowość ciągnie go do Boga, a ta cielesność niestety powoduje grzech. I to jest sytuacja zastana.
nie decydowaliśmy o tym, żeby pojawić się na tym świecie, to rodzice o tym zdecydowali. Natomiast kwestia wiary przyszłości, Roman Brandstetter, bardzo mi się podoba jego zdanie. On mówi, że wiara jest czymś, co wydłuża nasze życie w wieczność. To jest coś fantastycznego, że możemy na Chrystusa patrzeć w kontekście przyszłości, wieczności, zmiany życia, zmiany nastawienia do pewnych rzeczy, ale to dzieje się już teraz, tutaj, w naszym sercu, w naszych wyborach, w naszym decyzji. W decyzjach to jest nasze życie. Czyli w przypadku relacji z Chrystusem wymagana jest nasza decyzja, nasz udział, nasza reakcja, prawda? Zwróćcie uwagę, że Bóg nie wchodzi w nasze życie na siłę. Potężny Bóg, a jak wielkim szacunkiem darzy każdego z nas, pozwalając wybierać, możemy powiedzieć Panu Bogu nie. Z drugiej strony, kiedy chcemy przyjść do Boga, kiedy chcemy w te relacje wejść. Wielu chrześcijan nawet dzisiaj wychodzi z przekonania, że żeby przyjść do Boga, trzeba być świętym, na jakimś wstępnym przynajmniej poziomie. Czy rzeczywiście tak jest? Ten piąty rozdział Listu do Rzymian zawiera takie perełki, które kładą na nasze serca balsam. Pokazują Boga, Jego charakter, Jego otwartość w taki sposób, że chce się do tego Boga biec, prawda? Mam przed sobą fragment piątego rozdziału, pierwszy wiersz. List do Rzymian, rozdział piąty, wiersz pierwszy, przekład Biblii Tysiąclecia. Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiersz drugi. Dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy, chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Bóg, święty Bóg, otwiera się na relacje z grzesznym, zagubionym człowiekiem. Musimy mieć świadomość, że grzech to nie tylko złe czyny. To jest taki wielki skrót, prawda? Bardzo często myślimy o tym, że grzech to jest łamanie Bożych przykazań. Zgoda. Że jest to czynienie zła, jest to wejście w konflikt z objawioną wolą Bożą. Ale grzech to także pewien stan. To stan zadowolenia bez Boga. Jest to życie, w którym Bóg po prostu przestaje być potrzebny. Albo zaczynamy się Boga bać. Unikamy relacji z Nim, bo czujemy się niegodni, albo czujemy się źle w Jego towarzystwie, dlatego że Jego świętość jest wyrzutem sumienia dla nas, dla naszej niedoskonałości, grzeszności. I to jest niesamowite, że Pan Bóg zaprasza nas do więzi ze sobą poprzez przesłanie na ziemię drugiego Adama, który, i to mamy właśnie w piątym rozdziale Listu do Rzymian, który umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. To jest niesamowite. Jak wpływa na świadomość, że Bóg zatroszczył się o nas, zawalczył o nas, zapragnął nas w momencie, kiedy byliśmy jeszcze dalecy od doskonałości. Co to wszystko mówi na temat Bożego charakteru? No to jest niesamowita wyrozumiałość. Ja nie spotykam człowieka, który by się okazał taką wyrozumiałością wobec przewinień w stosunku do kogokolwiek innego. Bóg przebacza mi wszystko absolutnie, co ja złego zrobiłem, jeżeli ja tylko wyrażę zgodę i powiem: Panie Boże, chcę być z Tobą, wybieram Ciebie, wybieram Twoje zbawienie, Twoją łaskę, chcę ją przyjąć, podoba mi się to, co Ty oferujesz. Tylko tyle jakby oczekuje ode mnie, prawda? W tym momencie dokonuję wyboru usprawiedliwienia. Bóg usprawiedliwia mnie. Tak, zgoda, więc chodź. Ja Ciebie oczyszczę, w innym miejscu gdzieś tam w Piśmie Świętym mówi. No to jest coś bardzo niezwykłego. Jak ja idę do tego, wobec którego przewiniłem i mówię: słuchaj, ale ja już bardzo żałuję, ja już więcej nie chcę i tak dalej, to on mówi: a i tak się na ciebie gniewam i nie chcę ciebie zdać przynajmniej przez kilka lat. Odczep się ode mnie, ktoś powie. A więc to jest niezwykłe. Dlaczego, zastanawiałem się, Pan Jezus tak w łatwy sposób otwiera tą możliwość przyjścia do Niego? No bo to jest takie zaproszenie, bez żadnych warunków wstępnych. Nie, Pan Jezus nie daje żadnych warunków. Nie każe nam z czego spełniać. Ale prawda jest taka, że kiedy już przychodzimy do Pana Jezusa, to okazuje się, że z jednej strony chcemy być godni tego zaszczytu, tego, że jesteśmy z Panem Jezusem i tak dalej, ale niełatwo nam jest spełnić pewne warunki bycia z Panem Jezusem. I tu jest problem. No właśnie, czy problem? Bo mówi się, nie wiem, czy to jest słuszny pogląd, być może trzeba go troszkę zmodyfikować, że miłość Boża jest bezwarunkowa.
A więc, czy musimy spełnić jakieś warunki? Czy Pan Bóg kocha nas miłością, która ogarnia nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy doskonali, czy nie? Czy na tą miłość odpowiemy w sposób świadomy, czy też może ją zbojkotujemy? Otacza nas swoją miłością w momencie, kiedy jeszcze do tej odpowiedzi być może zupełnie nie dorośliśmy, nie dojrzeliśmy. To są niezwykle ważne rzeczy, dlatego że bardzo często spotykam chrześcijan, którzy uważają, że na tronie zasiada jakiś zagniewany Bóg, którego trzeba za wszelką cenę przebłagać, przekonać, żeby spojrzał na nas życzliwym wzrokiem. Tymczasem Biblia, którą otwieramy, pokazuje nam Boga, który kocha, który biegnie w kierunku grzesznika, który był gotów zostawić swój tron i biec nam na spotkanie, świadom tego, że choroba, którą Biblia nazywa grzechem, jest chorobą, która znieczula, odbiera wrażliwość, odbiera potrzebę bycia z Bogiem, deformuje Boży charakter, czyni człowieka samowystarczalnym, zadowolonym z tego, co ma, po prostu zobojętnia, napełnia nas apatią. I Pan Bóg z tej apatii próbuje nas wyrwać. Proszę bardzo. Problem z miłością może jest taki, że nie znamy pewnej granicy. Miłość jest bezwarunkowa. Możemy przekonać się na ten temat, słuchając wypowiedzi bardzo wielu osób. No co ja zrobię, ale i tak go kocham, prawda? To jest piękne. To jest coś niezwykłego. Kogo się kocha? Ojciec kocha dziecko, matka kocha dziecko, nawzajem małżonkowie się kochają, dzieci kochają rodziców, chociaż im za uszy nie wytargali nieraz, prawda? Więc jest taka miłość, ale też jest miłość troszeczkę jakby interesowna, więc kiedy na przykład szukam żony przykładowo, czy narzeczonej, to rozglądam się. No jednak jakaś ocena podlega tej weryfikacji, jest jakaś ten, no niektórzy zakochują się od pierwszego wejrzenia przykładowo, dosyć rzadkie, ale podobno faktycznie istnieje. Ale zwykle jest tak, że później już w okresie małżeństwa to wydaje się, że te o tę miłość trzeba się starać. Trzeba spełniać jednak te warunki. Trzeba o nią dbać, jak w piosence, jak wspomniałeś wcześniej. Na pewno musi być ten obopólny udział Bóg. Otóż i my. To jednak jakiś interes jest, prawda, w tej miłości, prawda? Coś wynika z tego. I rzeczywiście, skutki miłości są fantastyczne. I takie duchowe, ale też i materialne, fizyczne. Dziękuję. Grzegorzu, chciałeś uzupełnić. Tak, miłość jest bezwarunkowa, bezwzględnie, prawda? I tak Bóg na to patrzy. Ja bym powiedział wręcz, że czasami ludzie stawiają warunki Panu Bogu. Mamy przykład Labana, który ucieka przed Ezawem i mówi: Panie Boże, jeśli będziesz mi błogosławił. Apostołowie zadają pytanie: Panie, a co będziemy mieli z tego, że pójdziemy za to? Ja parafrazuję może te słowa, ale Bóg daje swój dar bezwarunkowo, absolutnie bezwarunkowo. I to jest piękne właśnie w Bogu. Nie patrząc, czy jesteśmy lepsi, czy gorsi, On nas po prostu przygarnia. Ale ja bym porównał to do pewnego daru. Wyobraźmy sobie, że otrzymujemy jakiejś najnowszej generacji telefon za darmo zupełnie i mamy instrukcję obsługi. Powinniśmy go złożyć według tej instrukcji obsługi i on dobrze będzie działał dopiero. I to jest to chodzenie z Panem Bogiem, prawda? Pan Bóg nas powołuje do dwóch rzeczy. Do zbawienia bezwzględnie wszystkich, ale także do służby. I są pewne zasady, które Pan Bóg wskazuje, jak w tej służbie powinniśmy go naśladować. Ale jeśli wraca to w postaci miłości, naszej miłości, to będzie radość. Po prostu to będzie radość. I dlatego te relacje z Panem Bogiem często są przyrównane do małżeństwa, do związku. Zwróćmy uwagę, że w Piśmie Świętym nie znajdziemy stwierdzenia, w którym Bóg się nazywa właścicielem Kościoła Bożego. Nie ma takiego zwrotu. Bóg jest Panem Kościoła, prawda? Bóg jest tym oblubieńcem. Mnie zawsze fascynują te wypowiedzi w Piśmie Świętym, które mówią: skosztujcie, zobaczcie, że dobry jest Pan. Wręcz słowa, które zachęcają do takiego, przepraszam, intymnych relacji z Panem Bogiem. Współżyjcie z Panem Bogiem. Ale właśnie to jest piękne, dlatego że Pan Bóg nie chce uchodzić w naszych oczach za urzędnika. Dlatego mówi, że jest Ojcem, że jest oblubieńcem. Porównuje swoje działanie do zachowania kury, która przygarnia kurczęta, swoje postępowanie do matki, która kocha nad wyraz. To jest niesamowite, że Pan Bóg chce z nami tych ciepłych relacji. Proszę, Łukasz. Ale bardzo ważne jest też to, jak popatrzymy na kwestię wspólnoty, która powstaje potem z tych ludzi, którzy dokonują tej decyzji, czyli idą w tą stronę. Pisze list Pawła do Koryntian, tam rozdział 3 od wiersza 11.
Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu objawi, jakie jest dzieło jego, każdego wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. To jest bardzo ciekawe, bo w Ewangelii Mateusza o tym budowaniu jest też napisane, że powinniśmy brać ten fundament, że bez niego nie da się zbudować żadnej wspólnoty, ani też indywidualnej wiary. Ale z drugiej strony jest też napisane, że nawet wziąwszy ten fundament, można w jakiś sposób popełniać błędy. No właśnie. Zwróć uwagę, że różnica pomiędzy przypowieścią o dwóch budowniczych, z których jeden buduje dom na piasku, drugi na skalę, a tym opisem idei Kościoła, który porównany jest do roli albo do budowli wznoszonej na fundamencie. Różnica jest dosyć zasadnicza, dlatego że apostoł Paweł konkluduje, kiedy mówi o tym obrazie Kościoła jako budowli, że budujemy różnie. Ktoś z cennych, wartościowych materiałów, ktoś inny, można powiedzieć, ze śmieci. I dzień sądu doświadczy, okaże, jakie dzieło zostało wzniesione, ale co ciekawe, że on sam zbawiony będzie, ale niejako przez ogień. Tak. Czyli to jest piękne, że Pan Bóg chce naszego zaangażowania, ale nie od tego, co my czynimy, uzależnia jakby tą końcową ocenę. Pan Bóg chce nas zbawić. To jest piękne, że Pan Bóg ma świadomość, że dociera do ludzi, którzy są zdeformowani przez zło. Tak jak matka nie ma pretensji do dziecka, które płacze w momencie, kiedy ząbkuje, tak Pan Bóg nie ma pretensji do nas, że my, będąc grzesznikami, zachowujemy się, czujemy, reagujemy jak grzesznicy. Co więcej, być może się ze mną nie zgodzicie, ale ja jestem przekonany, że Pan Bóg ma problem nie z grzesznikami. Pan Bóg ma problem ze świętymi. Bo kiedy apostoł Jan pisze o ludziach, którzy mówią, że grzechu nie mają, no to mówi, sami siebie okłamują, z bogaczeniem kłamce, zamykają sobie drogę do zbawienia. Pan Bóg umie postępować z grzesznikami, o ile ci grzesznicy dadzą Panu Bogu szansę. Tutaj dotknęliśmy obrazu Kościoła jako budowli. Apostoł Paweł sięga do różnych obrazów, które mogą pewne abstrakcyjne sytuacje zachowania dzieła troszeczkę urealnić. Tak? A więc mamy Kościół jako budowlę, mamy fundament. Mamy na tym fundamencie budować. Na czym polega to budowanie Kościoła? Proszę, Waldo. Wrócę jeszcze, żeby był ten kontekst. Miłość, Bóg mówi, że jest miłością. I Bóg jest też stwórcą i twórcą. Jeżeli my kochamy, podobniamy się do Boga przez to, mówimy, że kochamy, to znaczy, że posługujemy się pewną mocą kreatywności. Prawda? Bóg to jest miłość i to jest też moc do kreowania czegoś, prawda? Czyli jeżeli my idziemy za Bogiem, to stajemy się istotami posiadającymi moc Bożą w postaci darów duchowych, jakie odzyskuje od Boga i powinien wykonywać pewne dzieło. Jeżeli kochasz, to tworzysz i tworzysz coś dobrego. I to jest namacalny dowód, że twoja miłość nie jest oszukańcza, bo jest wielu ludzi, którzy mówi, kocham, kocham, ale... Właśnie. Pan Bóg kiedy powiedział, że miłuje świat, albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swojego nie napisał wiersza, nie zaśpiewał pieśni, Pan Bóg nie zaczął wzdychać, nie zaczął się egzaltować, ale coś uczynił, dał swojego syna. To było wyrazem jego miłości, praktycznym wyrazem. Miłość to jest coś więcej niż uczucia, uniesienia, egzaltacje, to jest działanie, konkretne działanie. Wróćmy do idei Kościoła. Mamy trochę ograniczony czas, ale wybaczcie, że będę przerywał i kierował naszą rozmowę na kolejne wątki. Kościół jako budowla jest fundament. No właśnie, na kim zbudowany jest Kościół? No, sam tekst pokazywał, że na Jezusie. I nie ma innego fundamentu i nawet w Ewangelii Mateusza jest też napisane, że to jest ten jedyny fundament i że tylko na nim ta skała prawdziwa, tylko na nim ostoi się budowla. Ale co ciekawe właśnie... Ludzie, którzy mówią, że na Mahomecie. No nie możemy ich za to winić. Ale to, co nam się wydaje ważne, tak sobie myślę, to jest to, że Pan Bóg jednak mimo wszystko zachęca nas do tego, żebyśmy starali się budować dobrze jakościowo.
I żeby to, co budujemy na tym dobrym fundamencie, nie było ze słomy, bo tak też można było budować. No, kwestia wiary, tak? Czyli do czego zmierzamy. Czyli powinniśmy wykorzystywać wszystkie możliwości i korzystać z wiary i z obietnic Pisma Świętego, żeby ta budowla, którą budujemy w swoim własnym domu i sercu, przeniosła się na Kościół jako wspólnotę i w ten sposób powstało coś, co rzeczywiście będzie pierwszej jakości. I się ostoi. Moi drodzy, prawie 2000 lat temu Pan Jezus w rozmowie z apostołami powiedział, że zbuduje swój Kościół, którego bramy piekieł nie przemogą. Udało się? Oczywiście. Czy Kościół, który widzimy wokół siebie, to Kościół zwycięski, niepokonany, Kościół, który emanuje mocą? Niektórzy mówią, że jest trochę inaczej. Jak to jest z tym Kościołem? Właśnie, bo ten Kościół nie ma jakiejś nazwy, której można by zaraz zweryfikować. Może i dobrze. Może i dobrze. Kościół stanowią ludzie, ci, którzy wybrali Pana Jezusa i nie do końca wiemy, kto do końca wybrał Pana Jezusa i kto rzeczywiście ostatecznie podąża tą drogą. I to się okaże dopiero w dniu ostatecznym, prawda? Kto, jak tutaj czytaliśmy, tę próbę wytrzyma. Czy będzie to z kamienia, czy to będzie ze słomy. Więc to jest właśnie próba, która będzie dotyczyć. Grzegorzu, proszę. W Piśmie Świętym znajdujemy informację o dwóch kościołach. Kościół Boży i Kościół Odstępczy. Ludzie potworzyli kościoły i te kościoły powstają. Natomiast Pan Bóg w Piśmie Świętym narysował pewne granice, w jakich ramach ten kościół działa. Jeśli którykolwiek z tych kościołów zachowuje te zasady i jakby funkcjonuje w ramach tych ram, ja rozumiem, że jest częścią Kościoła Bożego. Natomiast to będą różni ludzie. To, co Waldek powiedział, to jest bardzo istotne. Kościół tworzą po prostu ludzie. I my patrzymy dzisiaj na nauki apostoła Pawła, ponieważ on doradza, co zrobić, jak budować na fundamencie. Natomiast ten człowiek swoją walkę prowadził także duchowo. Popatrzmy, że on wierzy w Pana Boga bardzo gorliwie i jedzie prześladować. Co się zmieniło? Później mamy innego Pawła, który też na fundamencie buduje. Tam też wierzył w Pana Boga. I on sam o sobie mówi w liście do Filipian, byłem takim a takim człowiekiem, obrzezany dnia ósmego, z pokolenia Beniaminowego, co do zakonu i żarliwości, człowiek beznagany. Później mówi, że to wszystko śmieci. Chrystus jest najważniejszy. I to jest ten fundament. Chrystus w naszą stronę kieruje miłość i oczekuje, że ta miłość i odpowiedzialność. I odpowiedzialność. Dlatego, że apostoł Paweł w trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian mówi o naszej indywidualnej odpowiedzialności za Kościół. Tam padają bardzo mocne słowa, że jeśli ktoś niszczy Kościół Boży, tego zniszczy Bóg. A więc z jednej strony jest to ta miłość, wielka tolerancja, cierpliwość. Z drugiej strony apostoł mówi, wokół nas trwa pewien konflikt. I tak czy inaczej stoisz po którejś ze stron. Albo budujesz, albo rujnujesz. Zastanów się, sprawdź samego siebie, żeby się nie okazało, że walczysz po niewłaściwej stronie. Proszę. Apostoł Paweł na temat buntu wie bardzo dużo. Chciał zniszczyć Kościół chrześcijański na początku, ale wbrew temu wcześniejszemu, co powiedziałeś, Bóg go nie zniszczył, ale go przeobraził. I znowu stał się buntownikiem wobec tych, z których się wywodził, prawda? A więc z tak natury swojej o tym buncie wie sporo i to też jak gdyby ta wykładnie, którą on daje w swoich listach na temat buntu, szatana, zła, walki, jaką toczymy ze światem zewnętrznym, no on dokładnie czuje to namacalnie, bo sam był po różnych stronach i jednocześnie ma to objawienie, żeby widział, jaka jest prawda. I to jest fantastyczna lekcja, która mówi o tym, jakie walki musimy toczyć ze sobą albo ze sobą. To, co stoi za nami, bo tak jak apostoł Paweł mówi, nie chcę grzeszyć, ale grzeszę. Szczerze się przyznaję. Tak. I to jest chyba właśnie o to chodzi, żebyśmy nie uprawiali aktorstwa. Pan Bóg oczekuje od nas prawdziwości. Jeżeli mamy problem, jeżeli coś się nie udaje, powiedzmy o tym Bogu. Nie próbujmy udawać, że jest lepiej niż jest w rzeczywistości. Moi drodzy, mamy już dwie migawki. Pan Jezus i Adam. Podobieństwa, różnice. Mamy Kościół jako ilustracja tej walki Boga o zbawienie, jako ciało Chrystusa również, które jest umiłowane, które jest szczególne. Kościół jako organizm. Kolejny obraz, symbol Kościoła, jego idei. Ja się czasami zastanawiam, apostoł Paweł mówi tutaj o
o ciele. Porównuje Kościół do ludzkiego ciała, głową jest Chrystus i mamy w tym ciele różne organy, różne narządy, różne kończyny, mnóstwo różnych stawów, mięśni i tak dalej. To wszystko jest potrzebne. I apostoł Paweł mówi, że ta różnorodność jest wręcz skazana, potrzebna. Moi drodzy, gdybyśmy tak mieli w kilku słowach wymienić różnicę między Kościołem a sektą, czy na podstawie tego fragmentu, Kościół jako ciało, widzicie niesamowite, ważne, ciekawe cechy Kościoła, które odróżniają Kościół od sekty? Przesłanie, które wynika z całego tego opisu Kościoła Bożego, jest bardzo proste i krótkie, sprowadza się do dwóch najważniejszych przykazań. Czyli w dwóch zdaniach, Waldku. Czyli kochać Boga i kochać ludzi. Jeżeli nie ma miłości do Boga i miłości Bożej wśród tego ludu wiernego i nie ma miłości wzajemnej braci, to na pewno nie jest to Boży Kościół, nie reprezentują Bożego Kościoła. Jedność, szacunek, relacje. Co jeszcze? Łukasz Grzegorz. Kościół to organizm. Jego głową jest Bóg. Sektą jest w wielkim skrócie organizm chory, którego głową, który nie kieruje się głową wtedy, kiedy działa. Albo ma inną głowę, tak? Tak. Człowiek wtedy jest to głową. Jest, oczywiście, to jest metafora, to jest język metaforyczny, ale tak się posługujemy. Jest, żeby człowiek poszedł do przodu, właściwie się uruchamia całe ciało. Wszystkie kończyny, ręce, mięśnie, prawda, działają. One są różne, ale jednak głowa zawaduje i człowiek się posuwa do przodu. Więc to nie jest chaos, tylko jest to działanie, które jest namierzone w konkretną stronę. Harmonia, współpraca, współzależność i popatrzcie, i różnorodność. Sekta spłaszcza. W sekcie zazwyczaj wszyscy mają być tacy sami. Działać tak samo, myśleć tak samo, uśmiechać się tak samo. Nie ma miejsca na indywidualność. Natomiast Chrystus daje nam wolność. I ta wizja, misja, że tak. Mamy też coś zrobić, prawda? Jest w Kościele miejsce na wolność, na różnorodność, na odmienność, ale jest wspólny mianownik, że wszyscy służymy Bogu. Ta różnorodność ubogaca, bo każdy z nas ma inne dary, inne uzdolnienia. I apostoł Paweł jakby wyśmiewając pewne koncepcje Kościoła, mówi, wyobraźcie sobie Kościół, który składa się tylko z nogi. Prawda? Albo Kościół, w którym oko powie ręką, nie potrzebujemy was. Taki rozdzielony, rozczłonkowany, niezależny. To nie jest Boża, biblijna idea Kościoła. Kościół to jest różnorodność w jedności. To jest piękne. Bardzo mi się to podoba, że mogę w Kościele zachować swoją indywidualność, swoją wolność. Bardzo ją sobie cenię. Nie lubię odbierać jej innym, ale będę bronił własnej. Chcę się czuć w Kościele wolny. I taką powiem wolność... Może jeszcze jedno, że chrześcijański Kościół nie powinien nikogo też nawracać, ponieważ Bóg posłał, czyli Pan Jezus posłał nas, aby głosić Ewangelię, a nawracanie należy już do Ducha Świętego i do tych, którzy dokonają wyboru. Kolejna migawka. Kościół walczący. Tutaj apostoł Paweł na pewno nie raz miał styczność z armią rzymską. To była bardzo dobrze wyposażona, zorganizowana armia, zaprawiona w boju, zdyscyplinowana. I apostoł Paweł sięga po ten obraz żołnierza jako pewną ilustrację, która może nam, ludziom wierzącym, dać pewne refleksje do przemyślenia. Może warto odczytać. List do Efezjan, rozdział 6, tam 11 do 17 wiersz. Przywdziecie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Niesamowity obraz. Być może dzisiaj, gdyby apostoł Paweł opisywał żołnierza, to byłaby to mowa o kamizelce kuloodpornej, o wielu innych akcesoriach militarnych. Mamy obraz żołnierza rzymskiego, żołnierza wyposażonego w hełm, w tarczę, miecz, przepasanego, z przyłbicą, obutego w jakieś buty, które pozwalają podróżować dosyć sprawnie. I
mnie zastanawia jedna rzecz, bo z jednej strony apostoł Paweł najpierw nas trochę przeraża. Przedstawia nam przeciwnika. Z kim walczymy? Nie z ludźmi. Tak naprawdę walczymy z mocami, które totalnie nas przerastają. A więc można by pomyśleć, że w kolejnym zdaniu apostoł Paweł napisze, jak uciekać, gdzie się skryć. Nie. Apostoł Paweł mówi, walczymy z mocami, które nas przewyższają, ale stańcie do tej walki. Stańcie do tej walki, bo ona wcale nie musi być przegrana. Weźcie całą zbroję Bożą, nie jesteście sami, stawcie opór złu. A jest ktoś, kto da wam zwycięstwo. To jest piękne, że nie musimy uciekać. Nie musimy wycofywać się, nie musimy szukać schronienia. Chrystus chce nas przekonać, że możemy być zwycięzcami, że możemy zwyciężać, ale weźcie całą zbroję Bożą i stańcie odważnie do walki. W Apokalipsie, kiedy apostoł Jan opisuje zbawionych, nową Jerozolimę, to mówi, że za murami tej Jerozolimy znajdzie się pewna kategoria ludzi. Wśród nich znajdą się tchórze. Ludzie, którzy nie mieli odwagi zawalczyć o piękne ideały, które chce zaszczepić nam Pan. Kolejny obraz to jest obraz finiszu, tego finału, który już na początku wymieniliśmy. Czas, w którym zostanie pokonana śmierć. Kiedy się to stanie? Przy powtórnym przyjściu Pana Jezusa. A, czyli dotykamy eschatologii, ostatnich wydarzeń. Wiele osób, które słyszą to hasło koniec świata, dzień sądu, powtórne przyjście Chrystusa, kojarzą te wydarzenia z jakimś pesymistycznym scenariuszem. Gdybyśmy zapytali kogoś na ulicy zupełnie przypadkowego, czy chciałby, żeby jutro nastał koniec świata, to prawdopodobnie mielibyśmy przerażenie w oczach, tak? Przed sobą. Raczej tak. Tymczasem pierwsi chrześcijanie patrzyli na ten koniec zupełnie inaczej. I apostoł Paweł o tym mówi. To jest dzień zwycięstwa. Że śmierć zostanie pokonana w dniu, kiedy Chrystus powróci. Będzie pokonana. I od tego czasu śmierć już po prostu nie będzie. To jest piękny moment. Proszę Grzegorz. Mamy właśnie wyobrażenie w Piśmie Świętym. Nawet Paweł je przedstawia. Wspominaliśmy o tym wcześniej. Samego apostoła Pawła. Jego wizję Kościoła. Prawda? Kiedy inni ludzie do tego Kościoła nie pasują. I mamy później zderzenie z Chrystusem i zupełnie inny wymiar postrzegania Boga, postrzegania tej duchowości i społeczności z Bogiem. Inny wymiar Kościoła, zbroja Boża, prawda? Ja przeczytałem niedawno taką ciekawą informację. Około roku 50, kiedy wypadała Pascha, namiestnikiem był wtedy Cumanus. Okazuje się, że jeden rzymski żołnierz próbował sprowokować naśladowców Boga, którzy przyszli po prostu kultywować swoją wiarę. Nie będę mówił, co on zrobił. W każdym bądź razie wywołało to pewnego rodzaju zamieszki. Ci ludzie, Żydzi, zaczęli go gonić po prostu z kamieniami. On uciekł do innych legionistów. Wywołało to zamieszki i zginęło około 20 tysięcy ludzi. I myślę sobie o takim kościele. To nie jest taki kościół według wyobrażenia Bożego. Tak kościół nie powinien walczyć. Bóg daje nam tutaj ilustrację tego, jak Kościół walczy duchowo, z tymi siłami duchowymi, nie z drugim człowiekiem. I to jest właśnie piękne. Paweł to zrozumiał. Myślę, że to lekcja płynąca dla nas dzisiaj, żyjących. Zwróć uwagę, w jaki sposób Pan Bóg rozwiązuje problem śmierci. Bo ten konflikt między dobrem a złem przyniósł na naszą ziemię śmierć. Pan Bóg chce ten problem rozwiązać. Biblia w 15 rozdziale 1 listu do Koryntian daje odpowiedź, jak ten konflikt się zakończy. Tym triumfem nad śmiercią będzie zmartwychwstanie. I to jest dramat, dlatego że według ostatnich statystyk, według pewnych sondaży, które były robione w naszym społeczeństwie, tylko 47% naszego społeczeństwa wierzy w zmartwychwstanie. 95% deklaruje się jako chrześcijanie. 47% wierzy w zmartwychwstanie. Czy jest możliwe w ogóle, żeby istniało chrześcijaństwo, które wykreśla ze swojego credo wiarę w zmartwychwstanie? Czy apostoł Paweł dopuszcza taką opcję? No myślę, że jest wiele takich denominacji, które doprowadzają te swoje kościoły właśnie do takiego stanu, że ci ludzie pozbawieni są inteligencji i swobodnego też myślenia, czy mądrości, żeby zastanowić się na tym, po co mi wierzyć w wiarę chrześcijańską, jeżeli nie ma zmartwychwstania. To jest bezsens zupełnie. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. To są słowa apostoła Pawła. Jeżeli zmartwychwstania nie ma, to po co wierzyć? Po co przestrzegać zasad? Szukać
dobrych rzeczy, powstrzymywać się od pewnych kwestii. Po co? Skoro i tak los na końcu jest ten sam. I co ciekawe, apostoł Paweł w tym miejscu też podkreśla, że jakby jest ten sam układ, że Jezus jako drugi Adam przychodzi po to, aby przynieść wyzwolenie z tego, co złe, co cielesne. Nie w sensie jakiejś dychotomii, tylko z tego, co nas przybija do tego grzesznego ciała. I że wraz z Jego przyjściem jest obietnica, z przyjściem Jezusa jest obietnica zmartwychwstania. Obietnica zmartwychwstania, obietnica przemienienia, tak. Obietnica społeczności z Chrystusem już na zawsze. Cudowne rzeczy, na które warto czekać. Ja się nie dziwię, że pierwsi chrześcijanie witali się, pozdrawiali się słowem Maranata. Przyjdź, Panie Jezu, albo Pan przychodzi. Dzisiaj już musimy kończyć. Mieliśmy obraz Adama i Chrystusa. Mieliśmy obraz Kościoła jako roli i budowli. Mieliśmy obraz Kościoła jako ciała zależnego od głowy, tej głowy, która nadaje sens istnienia, działania, moc, mądrość i tak dalej. Mieliśmy obraz Kościoła walczącego, tego, który ma być uzbrojony, który ma śmiało stawiać czoło wszystkim przeciwnościom generowanym przez zło. Konflikt trwa. Za tydzień studiujemy po raz kolejne partie Słowa Bożego. A dzisiaj już chcielibyśmy podziękować Panu Bogu za to, że pozwolił nam poznać jakiś skrawek tej wielkiej panoramy dziejów. Zakończmy modlitwą, a modlitwę poproszę Grzegorz. Drogi nasz Panie Boże, jesteśmy bardzo wdzięczni za ten czas, który mogliśmy spędzić przy Twoim chlebie, przy Słowie Bożym. Dziękujemy za tak wiele myśli, za, drogi Panie, słowa, które tchną nadzieją, które uświadamiają nam, jak bardzo zabiegasz o to, byśmy mieli dobre, ciepłe, przyjacielskie relacje. Drogi Panie, my na to nie zasługujemy, jesteśmy grzesznikami, ale Ty uznałeś, że poprzez to, co uczyniłeś, jesteśmy zaproszeni do nieba i mamy prawo przebywać tak blisko Ciebie. Dziękuję za tak wiele dowodów Twojej miłości każdego dnia, za to, że działasz na każdego z nas. I chociaż nasza droga do Królestwa Niebieskiego przebiega, chociaż nasza droga do Królestwa Niebieskiego przebiega przez życie zdominowane wieloma doświadczeniami, czasami dobrymi, czasami gorszymi. Drogi Panie, Ty jesteś z nami. Dziękuję za ten czas, za temat dotyczący Twojej obecności w naszym życiu. Pomóż nam robić wszystko, byśmy byli blisko, byśmy rozkochali się w Tobie, tak jak apostoł Paweł, byśmy potrafili definiować, co jest dobre, co jest złe, byśmy w ten sposób szukali Ciebie, a nasze życie niech przynosi Tobie zawsze chwałę, uwielbienie i cześć. O to proszę przez Pana Jezusa. Amen. 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 Dziękujemy za to, że jesteście z nami. Oglądacie nas, dzielicie się swoimi uwagami, odczuciami. Zapraszamy za tydzień. Kolejnym tematem będzie studium pod tytułem Piotr i Wielki.